Cześć, witajcie w nowym filmie. Mount Everest jest najwyższą górą na świecie i znajduje się w Himalajach na granicy Nepalu i Tybetu w Chinach. Góra ma niesamowitą wysokość 8848 metrów i każdego roku tysiące wspinaczy próbuje dotrzeć na szczyt. Tajemnice i niewyjaśnione wydarzenia miały miejsce również na Mount Everestie i dziś opowiemy Ci o 10 z nich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Mount Everest i otaczający go region Himalajów przeszedł duże zmiany w czasie geologicznym. Myślisz, że jest tam tylko lód i śnieg? Ale nie. Zostały znalezione skamieniałości na szczycie góry, które mogą ewentualnie udowodnić scenariusz, że historia Noego i Wielkiej Powodzi naprawdę się wydarzyła. Skamieniałości pochodzą od zwierząt morskich i NASA potwierdziło również, że był tam wapień. Oznacza to, że gdzieś w odległej historii na szczycie góry były ryby. Ale pytanie brzmi, co te ryby robiły na szczycie w czasach starożytnych? Zatem Stary Testament mógł mieć rację, że cały świat był pokryty wodą. Istnienie skamieniałości z oceanu, jak mówi NASA, podsyca teorię, że Indie były częścią starożytnego superkontynentu zwanego Gondwana, który istniał ponad 150 milionów lat temu. Numer 9. UFO były widziane prawie wszędzie na świecie, ale co z Mount Everestem? Szczerze mówiąc, nikt prawdopodobnie nie uwierzy Ci, jeśli powiesz, że widziałeś UFO tam na górze i może to być odrzucone jako halucynacja pod wpływem wysokości. Ale może to być również idealne miejsce do ukrycia kosmitów, ponieważ niewiele osób tam zagląda. W 2018 roku doszło do specyficznego incydentu UFO, a jednemu ze wspinaczy udało się nawet sfotografować obiekt. Niektórzy mówili, że mógł to być dron lub helikopter, ale David Breschers, człowiek, który zrobił zdjęcie, jest przekonany, że było to UFO. Zwolennicy teorii spiskowych przypominają, że od dawna krążyły plotki o tajnej podziemnej bazie w tym rejonie. Nawet ujawnione akta CIA ujawniły 7 niezidentyfikowanych obiektów latających nad Nepalem, Indiami i Butanem w 1968 roku. Nawiasem mówiąc, UFO towarzyszył grzmiący dźwięk i migające światła. Numer 8. Prawdopodobnie słyszeliście kilka historii o Wielkiej Stopie i Yeti, ale czy wiesz, że niektóre z pierwszych osób, które planowały trasy na szczyt Mount Everestu, zgłosiły, że widziały ślady stóp Yeti w śniegu. Robili nawet zdjęcia jako dowód swoich znalezisk. W 1951 roku Anglicy Eric Shipton i dr Michael Ward próbowali znaleźć drogę na szczyt z Nepalu i udało im się osiągnąć swój cel. Ale zanim to zrobili, znaleźli ślad największych i najbardziej niezwykłych śladów stóp na wysokości około 5000 metrów. Użyli buta, plecaka i szpikulca do lodu, aby zademonstrować ich kolosalny rozmiar. Zdając sobie sprawę, że dzielą górę z czymś niewytłumaczalnym, podążali za śladami stóp przez kilka kilometrów przed utratą ścieżki. Czy wierzysz, że Yeti istnieje? Numer 7. Nie popełnij błędu. Mount Everest jest bardzo niebezpieczny, ale jest również nazywany cmentarzem ze względu na niewyjaśnione wydarzenia, które miały tam miejsce. Na tej wysokości nie można też po prostu wezwać nikogo na pomoc. Nawet pierwszy człowiek, który zdobył Mount Everest, padł ofiarą tego zjawiska. Poznajcie Reinholda Messnera, pierwszą osobę, która weszła na górę bez tlenu w 1978 i 1980 roku. Podczas tej drugiej wędrówki przysięgał, że czuł dodatkową obecność z nim i przypisał ją duchom poległych brytyjskich wspinaczy. W 1933 roku, podczas próby zdobycia szczytu przez Franka Smitha, czuł on przy sobie obecność tak silną, że próbował podzielić się z nimi swoim obiadem. Ale historia staje się jeszcze bardziej przerażająca. Czy słyszeliście kiedyś o czynniku trzeciego człowieka? Odnosi się to do uczucia, że jest z tobą dodatkowa, niewidoczna trzecia osoba. Kilku wspinaczy donosiło, że kiedy byli w niebezpieczeństwie, mieli wizję bliskich zarówno żywych, jak i zmarłych. Numer 6. Jeśli myśleliście, że podczas wspinaczki na Mount Everest będą tylko ludzie, to jesteście w błędzie.
Jak zawsze, natura rządzi, a na tej górze zwierzęta mają przewagę. Istnieje zaskakująca liczba zwierząt, które można spotkać podczas tej zdradliwej wędrówki. Jest to zaskakujące, ponieważ Mount Everest jest tak wysoki i niebezpieczny, że można by się spodziewać, że tam, gdzie ludzie walczą o oddech, zwierzęta również. Istnieje szansa, że himalajski niedźwiedź czarny odkryje twoje miejsce na biwaku. Są one rzadkie, ale agresywne, gdy zostaną sprowokowane. Himalajskie niedźwiedzie czarne zostały udokumentowane na wysokości około 1500 metrów. Jednak można również spotkać leopardy śnieżne i na wysokości prawie 5000 metrów polują w grupach. Możesz również zobaczyć urocze tary himalajskie lub gorale himalajskie, a dodatkowo nie jest rzadkością spotkanie z pandami czerwonymi. Numer 5. Tęczowa Dolina Mount Everestu? Jak sugeruje Wam nazwa, nie ma ona nic wspólnego z jednorożcami i tęczami. Jest wręcz przeciwnie. Tęczowa Dolina to właściwie to, co znajduje się po drugiej stronie góry. Leży poniżej północnej grani i ma dokładnie 8000 metrów wysokości. W tym miejscu spadły dziesiątki zamarzniętych spinaczy. Ziemia jest zaśmiecona namiotami, zbiornikami z tlenem i wszelkiego rodzaju innymi przedmiotami. Istnieje konkretny powód, dla którego tęczowa dolina Mount Everestu jest takim punktem zapalnym dla tragedii. Niski poziom tlenu w połączeniu z silnym wiatrem plus wąska ścieżka, każdy, kto tu ginie, zostaje zepchnięty w dół wzdłuż tej trasy. Numer 4. George Mallory to nazwisko znane każdemu alpiniście i miłośnikowi historii. Słynie z tego, że jako jeden z pierwszych odważył się na zdradziecką górę podczas pierwszych trzech wypraw na Mount Everest. Pierwsi śmiałkowie, którzy stanęli na wysokości 8000 metrów, Mallory był jednym z nich, razem z Andrew Irwin. W 1924 roku towarzysz Noel Odell zgłosił, że widział tych dwóch w pobliżu szczytu i to był ostatni raz, kiedy George Mallory był widziany żywy. W 1975 roku chiński wspinacz Wang Hung Bao znalazł zamarznięte ciało na wysokości 8155 metrów nad poziomem morza. Jedno spojrzenie na jego rzeczy i stało się jasne, że był to sam George Mallory. Nikt nie wie dokładnie, co się z nim stało, ale uważa się, że udało mu się dotrzeć na szczyt. Znaleziono przy nim parę okularów przeciwsłonecznych, a także szczegóły dotyczące butli z tlenem, co dowodzi, że używał sprzętu i rzeczywiście udało mu się wejść na szczyt. Co stało się później, pozostaje tajemnicą. Numer 3. Kiedy naukowcy dotarli do dna oceanu lub najgłębszej zarejestrowanej jego części, głębi Challengera, znaleźli tam plastik. A kiedy osiągnięto szczyt Mount Everestu, również znaleziono mikroplastik. Znalezione mikroplastiki składają się z poliestru, akrylu, nylonu i polipropylenu, wszystkich używanych w sprzęcie outdoorowym. Te mikroplastiki zostały znalezione na wysokości 8442 metrów. Jest to najwyższy punkt, w którym kiedykolwiek znaleziono mikroplastik, ale jak mikroplastik mógł zostać znaleziony na tej wysokości? Uważa się, że zostały one przeniesione przez wiatr i prawdopodobnie z powodu alpinistów, którzy każdego roku wspinają się na górę. Numer 2. Niestety, Mount Everest znany jest z dużej liczby wspinaczy, którzy nigdy nie dotarli na szczyt i zaginęli. W końcu w tych wysokich partiach świata trudno o ratunek. Do dziś nikt nie wyjaśnił więc, co się stało z tajemniczą rosyjską wyprawą z 1952 roku. Zanim Sir Edmund Hillary dotarł na szczyt, wielu ludzi uważa, że Rosja wysłała swój własny zespół, kierowany przez niejakiego doktora Pawła Daczoliana. Rosyjska ekspedycja z 1952 roku podobno składała się z zespołu, który podróżował do Tybetu, aby rozpocząć swoją wspinaczkę. Ich celem było zdobycie szczytu Mount Everestu, ale to nie była jedyna rzecz, której chcieli. Rosyjska ekspedycja chciała umieścić posągi Lenina i Stalina na szczycie góry. Do dziś pozostaje tajemnicą, czy kiedykolwiek do tego doszło, gdyż ZSRR zaprzeczył ich istnieniu. Numer 1. Najbardziej niebezpieczną częścią Mount Everestu to miejsce zwane Khumbu Icefall. Ta część leży pomiędzy Everest Base i poniżej Camp 1 na wysokości od 5270 metrów do 5943 metrów. Khumbu Icefall ma szerokość 800 metrów. Pamiętasz alpinistę George'a Mallory'ego, o którym mówiliśmy wcześniej? Cytując go, opisał ten odcinek jako strasznie stromy.
Niestety dramatyczna liczba istnień jest utracona, ponieważ ludzie spadają w dół przez szczelinę. Częste są też lawiny lub odcinki, które nagle się zawalają. Lodospad Kumbu znajduje się u czoła lodowca Kumbu, po którym nieustannie osuwa się topniejący lód. To sprawia, że jest to niezwykle niebezpieczne miejsce i nie zaleca się tu chodzić. Czy chcielibyście kiedyś wejść na Mount Everest? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.